W tej krótkiej prezentacji poznamy różne rodzaje roztworów. Będziemy musieli zapoznać się z kilkoma ważnymi definicjami, takimi jak roztwór, koloid czy zawiesina. Zacznijmy od tego, czym tak właściwie jest roztwór. Roztwór jest to mieszanina składająca się z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej. Rozpuszczalnikiem może być na przykład woda, w której będziemy rozpuszczać sól, czyli naszą substancję rozpuszczoną. Zróbmy proste doświadczenie. Potrzebne nam będzie naczynie z wodą, na przykład szklanka, do której małymi porcjami będziemy dodawać soli. Najlepiej, żeby to była niewielka ilość wody. Po dodaniu porcji soli dokładnie mieszamy. Jeżeli się sól rozpuści, to dodajemy wtedy drugą porcję. I możemy zaobserwować, że po dłuższym dodawaniu soli, pomimo tego, że dokładnie będziemy mieszać, to już więcej jej się nie chce rozpuścić. Pozostała część opada na dno naczynia. Po dodaniu pierwszych porcji soli, kiedy się całkowicie rozpuściła, powstaje nam roztwór nienasycony. Jest to taki roztwór, w którym w określonej temperaturze możemy jeszcze rozpuścić pewną ilość substancji. I my tak mogliśmy rozpuścić jeszcze troszeczkę soli. Natomiast kiedy sól już się więcej nie rozpuszcza, to mamy wtedy do czynienia z roztworem nasyconym. Na tej podstawie możemy roztwory podzielić właśnie na roztwory nasycone i na roztwory nienasycone. W zależności od tego, ile będzie się w roztworze znajdować substancji rozpuszczonej. Roztwór nienasycony możemy dodatkowo podzielić na roztwór rozcieńczony i na roztwór stężony. W roztworze rozcieńczonym będziemy mieli małą ilość substancji rozpuszczonej, na przykład kilka procent, natomiast w roztworze stężonym ta ilość substancji będzie duża. Na przykład stężony kwas siarkowy 6 może mieć 95%, to znaczy, że na 100 g całego roztworu znajduje tam się 95 g kwasu. To bardzo dużo. Przeanalizujemy teraz kolejne doświadczenie. Do trzech naczyń dodamy takiej samej ilości wody. Do pierwszego naczynia dodamy soli kuchennej. Do drugiego białko jaja. Natomiast do trzeciego mąka. Zawartość naczyń dokładnie wymieszamy. Co możemy zaobserwować? W pierwszym naczyniu sól całkowicie zanika, powstaje nam bezbarwna ciecz. W szklance z białkiem jaja widzimy jakieś farfocle, ciecz jest mętna, natomiast w trzecim naczyniu widać bardzo mętną ciecz. Po chwili mąka opada na dno, widać wyżej bezbarwną ciecz. Jakie będą nasze wnioski? W pierwszej szklance powstała mieszanina jednorodna, którą nazywać będziemy roztworem właściwym. Gołym okiem nie jesteśmy w stanie odróżnić składników mieszaniny. W szklance drugiej i trzeciej natomiast widzimy te składniki, dlatego powstały nam mieszaniny niejednorodne. Woda z białkiem tworzy koloid, natomiast w trzeciej szklance mamy przykład zawiesiny. Taki podział mieszanin wyróżniamy ze względu na wielkość cząsteczek substancji rozpuszczonej. Roztwór właściwy jest to taka mieszanina, w której cząsteczki substancji rozpuszczonej są mniejsze niż 1 nanometr, czyli 10 do minus 9 metra. I nie jesteśmy ich w stanie zobaczyć gołym okiem. Są to strasznie małe wymiary. Koloidy to mieszaniny niejednorodne, gdzie substancja rozpuszczona ma wielkość od 10 do minus 9 metra do 10 do minus 7 metra. Przez to, że dalej są to strasznie małe wielkości, nie możemy rozdzielić takiej mieszaniny za pomocą np. sączenia. Przykładem koloidu może być oprócz tego, co zrobiliśmy z białko jaja, to również mydło albo mleko. Mamy jeszcze zawiesiny, czyli mieszaniny, których substancja rozpuszczona będzie większa niż 10 do minus 7 metra. Takie mieszaniny jesteśmy w stanie odróżnić gołym okiem. Zobaczmy jeszcze, jak odróżnić w prosty sposób roztwór właściwy od koloidu. Wystarczy wykorzystać źródło światła, na przykład latarkę. Przez koloid światło rozchodzi się w postaci smugi. Dzieje się tak, ponieważ światło rozprasza się na cząstkach substancji rozpuszczonej. Taki efekt nazywamy efektem Tyndala. Taki efekt możemy zaobserwować czasami w pokoju. Kiedy przez okno wpadają promienie słońca, światło wtedy rozprasza się na cząstkach kurzu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to wszystko. Widzimy się na następnej podróży chemicznej. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do mnie o pomoc, jeżeli cokolwiek będzie dla Ciebie niejasne. No i do usłyszenia.